Zygmunt Bauman, nowoczesność i zagłada. Rozdział ósmy, posłowie, racjonalność i wstyd. A oto pewna historia z Sobiboru. Czternastu więźniów próbowało uciec z obozu. W ciągu kilku godzin wszyscy zostali schwytani. Przyprowadzono ich na plac apelowy, gdzie zgromadzono też pozostałych więźniów. Za chwilę wszyscy zginiecie, oświadczył im komendant obozu. To oczywiste, ale przedtem każdy z was wybierze sobie jednego towarzysza śmierci. Nigdy odparli. Jeśli odmówicie, powiedział spokojnie komendant, dokonam wyboru za was, tylko że ja wybiorę pięćdziesięciu, a nie czterdziestu. Nie musiał spełniać swojej groźby. W filmie Kloda Lanzmana, Shoah, Pewien człowiek, któremu udało się uciec z drabinki, wspomina, że kiedy komory gazowe nie mogły pracować pełną parą z powodu zmniejszonych dostaw materiału ludzkiego, członkowie zonderkomando tracili swoje racje żywnościowe, a ponieważ stawali się niepotrzebni, groziła im eksterminacja. Ich widoki na przetrwanie poprawiały się, kiedy nowa grupa Żydów. Trafiała do transportów jadących do Trebinki. W tym samym filmie były członek Zonderkomando, pracujący po wojnie jako fryzjer w Tel Awiwie, wspomina, że goląc ofiarom włosy, które miały następnie wypełnić niemieckie materace, milczał na temat faktycznego celu tej czynności i ponaglał swoich klientów, aby zmierzali czym prędzej do budynku, który w ich przekonaniu Miał być łaźnią publiczną. Jerzy Jastrzębowski, jeden z uczestników dyskusji toczonej w 1987 roku na łamach Tygodnika Powszechnego, a zapoczątkowanej przez głęboki i poruszający tekst profesora Jana Błońskiego, biedni Polacy patrzą na getto, wspomina historię, którą opowiedział mu pewien starszy członek jego rodziny. Rodzina zaoferowała schronienie staremu przyjacielowi Eliaszowi Parzyńskiemu, żydowi, który z wyglądu przypominał polskiego szlachcica i mówił nienaganną polszczyzną, ale odmówiła przechowania jego trzech sióstr, które wyglądały na żydówki i mówiły z wyraźnym żydowskim akcentem. Przyjaciel nie przyjął pomocy i pozostał z siostrami. Jastrzębowski tak to komentuje. Gdyby decyzja mojej rodziny była inna, istniało co najmniej dziewięć szans na dziesięć, że zostaliby rozstrzelani. Była też chyba mniej niż jedna szansa na dziesięć, że rodzina Eliasza Parzyńskiego w tamtych warunkach w ogóle mogła być uratowana. A przecież osoba opowiadająca mi o rodzinnym dramacie i powtarzająca, co mieliśmy zrobić, przecież nic nie mogliśmy zrobić, nie patrzyła mi w oczy. Wiedziała, że czuje fałsz, choć fakty były prawdziwe. Inny uczestnik dyskusji, Kazimierz Dziewanowski, pisał: Jeśli w naszym kraju, obok nas i w naszej obecności, zamordowano kilka milionów niewinnych ludzi, a my nie mogliśmy temu zapobiec i uratować ich, to jest to wydarzenie tak straszne, tragedia tak wielka. Że zrozumiałe, ludzkiej właściwe jest, iż tych, którzy przeżyli, coś niepokoi, że ich coś gnębi i nie mogą znaleźć spokoju. W sprawie, o której mówimy, nigdy nie da się udowodnić, że można było zrobić coś więcej, ale nie da się też udowodnić, że nie można było. Władysław Bartoszewski, odpowiedzialny podczas okupacji za organizowanie pomocy Żydom, stwierdzał, tylko ten, kto zapłacił za swoją pomoc, śmiercią, może powiedzieć, że zrobił wszystko, co było możliwe. Najbardziej wstrząsającym przesłaniem filmu Lancmana jest racjonalność zła, lub może raczej zło racjonalności. Z każdą godziną owej niekończącej się udręki, jaką jest oglądanie szoach, odsłania się przed nami coraz wyraźniej ta straszliwa i upokarzająca prawda. Jak niewielu uzbrojonych ludzi potrzeba było, aby wymordować miliony Żydów. Zdumiewające, jak bardzo przestraszeni byli ci ludzie z karabinami, jak bardzo świadomi kruchości swojej władzy nad ludzkim stadem. Oparcie dla ich panowania stanowili skazańcy żyjący w wymyślonym świecie, w świecie, który ludzie z karabinami stworzyli i opowiedzieli swoim ofiarom. W tym świecie posłuszeństwo było działaniem racjonalnym, a racjonalność znaczyła posłuszeństwo. Racjonalność była opłacalna, przynajmniej na krótką metę. Ale przecież w tym świecie istniała tylko najbliższa przyszłość. Każdy krok na drodze ku śmierci został tak zaprojektowany, aby dało się go rozważać w kategoriach zysku i straty, nagrody i kary. Świeże powietrze i muzyka stanowiły nagrodę po długich godzinach nieprzerwanego zaduchu w wydlęcym wagonie. Kąpiel, toalety i fryzjerzy, ręcznik oraz mydło były upragnioną okazją, aby pozbyć się wszy, brudu i odoru ludzkiego potu i ludzkich eksperimentów. Osoby racjonalne szły spokojnie, pogodnie i potulnie do komory gazowej, jeśli tylko pozwolono im wierzyć, że idą do łaźni. Członkowie Zonderkommando wiedzieli, że ujawnienie prawdy ludziom idącym do komory gazowej stanowi przestępstwo karane natychmiastową śmiercią. Przestępstwo to nie byłoby pewnie tak straszne, a kara tak surowa, gdyby ofiary zmierzały na śmierć, wiedzione strachem lub samobójczą rezygnacją. Gdyby sesmani mieli oprzeć wszystko wyłącznie na strachu, potrzebowaliby jednak więcej oddziałów, więcej broni i więcej pieniędzy. Racjonalność była efektywniejsza łatwiejsza do wyegzekwowania i tańsza. Dlatego też esesmanie, aby unicestwić swoje ofiary, stwarzali możliwość racjonalnego działania. Wysoki rangą dowódca południowoafrykańskich sił bezpieczeństwa w wywiadzie udzielonym brytyjskiej telewizji zdradził, że Afrykański Kongres Narodowy jest niebezpieczny nie z powodu najbardziej nawet spektakularnych i kosztownych aktów sabotażu i terroru, ale dlatego że nakłania czarną ludność, a w każdym razie znaczną jej część, do nieprzestrzegania prawa i porządku. Jeśli dopną swego, nawet najlepszy wywiad i najpotężniejsze siły porządkowe okażą się bezradne. Co potwierdziło ostatnio Intifada? Strach pozostaje skutecznym narzędziem działania, dopóki balon racjonalności nie ulegnie przekłuciu. Najbardziej złowieszczy, okrutny i podły władca – jeśli nie chce przepaść z kretesem, musi pozostać żarliwym głosicielem i obrońcą porządku. Zwracając się do poddanych, musi apelować do ich rozsądku, musi dbać o rozsądek, wysławiać cnotę chłodnej kalkulacji kosztów i zysków, bronić logiki przed namiętnościami i wartościami, które, wbrew rozsądkowi, nie liczą się z kosztami i sprzeciwiają się logice. W sumie wszyscy rządzący mogą liczyć na to, że racjonalność działa na ich korzyść. Przywódcy nazistowscy kazali jednak swoim ofiarom grać o najwyższą stawkę, a racjonalność służąca przetrwaniu nadała irracjonalny charakter wszelkim innym motywom działania. W świecie stworzonym przez nazistów, rozsądek był wrogiem moralności. Logiczne myślenie wymagało zaakceptowania zbrodni. Racjonalna walka o przetrwanie wymagała nie sprzeciwiania się unicestwianiu innych ludzi. Ta racjonalność sprawiła, że ofiary zwróciły się przeciw sobie nawzajem, zapominając o łączącym je człowieczeństwie. Racjonalność uczyniła z nich także zagrożenie i wroga tych wszystkich, których nie przeznaczono jeszcze na śmierć i którym przypadła na razie rola biernych świadków. Na szczęście szlachetna reguła racjonalności rozgrzeszała zarówno ofiary, jak i przypadkowych świadków z oskarżeń o niemoralność i z winy, sprowadzając ludzkie życie do chłodnej kalkulacji służącej przetrwaniu. Racjonalność odarła to życie z człowieczeństwa. Rządy nazistów dawno minęły, lecz ich szkodliwe dziedzictwo pozostaje wciąż żywe. Nasza ciągła niezdolność do zrozumienia znaczenia zagłady, nasza niezdolność do odsłonięcia istoty upiornej mistyfikacji. Nasza gotowość uprawiania historii za pomocą fałszywie pojętego rozumu, który zbywa roszczenia moralności jako nieważne lub niedorzeczne, nasza zgoda na zasadę chłodnej kalkulacji jako argument przeciwko nakazom etycznym wszystko to świadczy wymownie o deprawacji, którą obnażyła zagłada, lecz której nie udało się jej, jak widać, zdyskredytować w naszych oczach. Dwa lata mojego wczesnego dzieciństwa upłynęły pod znakiem heroicznych, choć daremnych wysiłków mojego dziadka, który próbował wprowadzić mnie w tajniki tradycji biblijnej. Nie był chyba najlepszym nauczycielem, a może to ja okazałem się tępym i niewdzięcznym uczniem. W każdym razie niemal niczego nie zapamiętałem z tych lekcji. Jedna przypowieść zapisała się wszakże głęboko w mojej pamięci i przez długie lata nie dawała mi spokoju. Była to przypowieść o świętym mędrcu, który spotkał żebraka, kiedy podróżował, prowadząc drogą osła objuczonego workami pełnymi pożywienia. żebrak poprosił o coś do jedzenia. Zaczekaj, odparł mędrzec. Muszę najpierw rozwiązać worki. Zanim to jednak uczynił, głód zebrał swoje żniwo i żebrak umarł. Wtedy mędrzec zaczął się modlić. Ukaż mnie, panie, bo nie zdołałem ocalić życia bliźniemu. Strząs, jaki wywołała we mnie ta przypowieść, jest bodaj jedyną rzeczą, jaką pamiętam, z niekończącej się listy kazań mojego dziadka. Przypowieść kłóciła się z tym wszystkim, co wpajali mi zarówno wtedy, jak i w późniejszych latach moi nauczyciele. Wydawała mi się nielogiczna, co było prawdą, a zatem fałszywa, co nie było prawdą. Dopiero zagłada przekonała mnie, że drugie niekoniecznie wynika z pierwszego, nawet jeśli ma się świadomość, że niewiele więcej można było uczynić dla ratowania ofiar zagłady, nie ryzykując płacenia dodatkowej, straszliwej ceny. Nie oznacza to jeszcze, że można uciszyć w sobie wszelkie wyrzuty sumienia. Nie oznacza to także, że uczucie wstydu, jakiego doznaje osoba moralna, jest bezpodstawne nawet jeśli irracjonalność tego uczucia daje się łatwo udowodnić w kategoriach pragmatyki przetrwania. Dla tego uczucia wstydu niezbywalnego warunku zwycięstwa nad powolnie działającą trucizną, zgubnym dziedzictwem zagłady, nawet najdokładniejsze i najrzetelniej udokumentowane ustalenia liczby tych, którzy mogli pomóc i tych, którzy pomóc nie mogli, tych, którym można było pomóc, i tych, którym pomóc się nie dało, są bez znaczenia. Nawet najsubtelniejsze, ilościowe metody badania stanu faktycznego nie przybliżają nas specjalnie do obiektywnego, a więc powszechnie akceptowanego rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności moralnej. Nie istnieją naukowe metody, które pozwoliłyby stwierdzić, czy żydowscy sąsiedzi nie mogli zapobiec wywózce Żydów do obozów zagłady, ponieważ ci byli tak bierni i potulni, czy też może Żydzi tak rzadko uciekali swoim prześladowcom, ponieważ nie mieli dokąd uciekać, wyczuwając wrogość lub obojętność otoczenia? Podobnie jak nie ma naukowych metod, które pozwoliłyby stwierdzić, czy zamożni mieszkańcy warszawskiego Getta mogli zrobić więcej, aby ulżyć doli biedaków umierających na ulicy z głodu i wychłodzenia. Czy niemieccy Żydzi mogli sprzeciwić się czynnie deportacji Ostjuden, albo czy Żydzi z obywatelstwem francuskim mogli zrobić cokolwiek, aby zapobiec aresztowaniom niefrancuskich Żydów? Co gorsza, szacowanie obiektywnych możliwości i potencjalnych kosztów zamazuje jedynie moralną istotę problemu. Rzecz nie w tym, czy ci, którzy ocaleli, wszyscy po bojownicy... Którzy czasami mogli być tylko biernymi świadkami. I bierni świadkowie, którzy czasami lękali się tylko o to, by nie stać się ofiarami, powinni się wstydzić czy raczej odczuwać dumę. Rzecz w tym, że tylko wyzwalające uczucie wstydu może pomóc w odkryciu moralnego sensu tego straszliwego historycznego doświadczenia. I tylko ono może pomóc w wyegzorcyzmowaniu widma zagłady. Które do dziś nawiedza ludzkie sumienia i każe przymykać oczy na to, co dzieje się wokół, byle tylko nie burzyć wygodnego obrazu przeszłości. Nie chodzi o wybór między wstydem a dumą. Chodzi o wybór między dumą z moralnie oczyszczającego wstydu, a wstydem z powodu deprawującej moralnie dumy. Nie wiem, jak sam zachowałbym się na widok obcego człowieka pukającego do moich drzwi i proszącego, o uratowanie jego życia za cenę życia mojego i moich bliskich. Oszczędzono mi takiego wyboru. Jestem jednak pewny, że gdybym odmówił mu schronienia, byłbym w stanie wytłumaczyć sobie i innym, że zważywszy liczbę ocalonych i straconych istnień ludzkich, odprawienie obcego było decyzją w pełni racjonalną. Jestem także pewny, że odczuwałbym ten niedorzeczny, nielogiczny, a mimo to także ludzki wstyd. I jestem jeszcze pewny, że gdyby nie to uczucie wstydu, decyzja o odprawieniu obcego deprawowałaby moje sumienie po kres moich dni. Nieludzki świat stworzony przez ludobójczą tyranię odczłowieczał swoje ofiary oraz biernych świadków ludobójstwa, skłaniając jednych i drugich, by sięgali po logikę przetrwania dla rozgrzeszenia się z bezczynności i braku wrażliwości moralnej. Nikogo nie można obwiniać tylko za to, że poddał się tej presji. Ale nie można też zdejmować z niczego sumienia ciężaru odpowiedzialności za taką uległość. Tylko uczucie wstydu z powodu własnej słabości może uwolnić człowieka z psychicznego więzienia, które przetrwało swoich budowniczych i strażników. Nasze zadanie polega dzisiaj na pozbawieniu tyranii tego potencjału który sprawia, że jej ofiary i świadkowie pozostają nadal więźniami, chociaż samo więzienie zostało już dawno rozebrane. Z każdym rokiem zagłada kurczy się do rozmiarów wydarzenia historycznego, który na domiar złego szybko odchodzi w przeszłość. Pamięć o zagładzie w coraz mniejszym stopniu służy potrzebie ukarania zbrodniarzy lub wyrównaniu rachunku krzywd. Zbrodniarze, którzy uniknęli procesu są dzisiaj ludźmi starymi, mocno posuniętymi w latach. To samo dotyczy większości tych, którzy ocaleli. Nawet jeśli wytropi się kolejnego morderca, odszuka miejsca, w którym się ukrył i postawi go po nie w czasie przed obliczem sprawiedliwości, coraz trudniej będzie znieść ogrom jego zbrodni w tradycyjnych procedurach sądowych bez narażenia na szwank powagi sądu, Czego dowiodły żenujące przykłady procesów sądowych Demianuka i Barbiego. Żyje też coraz mniej osób, które w epoce komór gazowych miały dość lat, by móc decydować o otwarciu lub zamknięciu drzwi przed obcym szukającym schronienia. Jeśli odpłata za popełnione zbrodnie i wyrównanie rachunków miałyby wyczerpywać historyczne znaczenie zagłady, można by przystać na to, aby to napawające grozą wydarzenie zostało tam, gdzie pozornie przynależy. W przeszłości można by je powierzyć wyłącznej trosce zawodowych historyków. W istocie jednak, wyrównanie rachunków jest tylko jednym z powodów, dla którego powinniśmy pamiętać o zagładzie. I to powodem mniejszej wagi. Co nigdy wcześniej nie było tak oczywiste jak dzisiaj, gdy powód ten traci gwałtownie resztki swojego praktycznego znaczenia. Dzisiaj wyraźniej niż kiedyś uświadamiamy sobie, że zagłada nie jest niczyją własnością, jeśli w ogóle była nią kiedykolwiek. Nie należy ani do sprawców, których trzeba ukarać, ani do jej bezpośrednich ofiar, którym miałaby dawać prawo do szczególnego współczucia, specjalnych względów, lub nadzwyczajnego pobłażania z uwagi na dawne cierpienia, ani do świadków poszukujących odkupienia swoich win, lub domagających się świadectwa niewinności. Dzisiejsze znaczenie zagłady, Zawiera się w nauce, jaką niesie ona całej ludzkości. Zagłada pokazuje, jak łatwo większość ludzi, stając w obliczu sytuacji, która nie pozwala na dokonanie dobrego wyboru, lub czynił wybór zbyt kosztownym, zapomina o wszelkich zobowiązaniach moralnych, lub nie dość mocno chce o nich pamiętać, i zastępuje je zasadą racjonalnej troski o własny interes i własne przetrwanie. W systemie, w którym drogi racjonalności i etyki się rozchodzą, największym przegranym jest człowieczeństwo. Zło może wykonywać swoją brudną robotę, licząc na to, że większość ludzi przez większą część czasu powstrzyma się od lekkomyślnych i nierozważnych zachowań, a sprzeciwianie się złu wymaga lekkomyślności i braku rozwagi. Zło nie potrzebuje entuzjastycznych naśladowców. Ani oklaskującej je publiczności. Wystarczy mu instynkt przetrwania, podsycany kojącą myślą, że to wciąż jeszcze, dzięki Bogu, nie moja kolej, że jeśli się przyczaję, być może zdołam uniknąć najgorszego. Ze zagłady płynie jeszcze jedna, nie mniej istotna nauka. Jeśli pierwsza zawierała przestrogę, druga przynosi nadzieję i uzasadnia potrzebę. Zapoznania się z pierwszą. Nauka ta głosi, że przedkładanie własnego przetrwania ponad zobowiązanie moralne nie jest czymś z góry przesądzonym, nieuchronnym i nieuniknionym. Człowieka można nakłaniać do dokonania takiego wyboru, ale nie można go do tego zmusić. Nie można zatem przerzucać odpowiedzialności za dokonanie takiego wyboru na tych, którzy wywierali nacisk. Nie ma znaczenia, ilu ludzi postawiło zobowiązanie moralne ponad racjonalnością przetrwania. Liczy się to, że znaleźli się tacy, którzy tak właśnie postąpili. Zło nie jest wszechmocne, można mu stawić opór. Świadectwo tych nielicznych, którzy mu się oparli, podważa determinizm racjonalnej logiki przetrwania. Pokazuje, że ów rzekomy determinizm jest tak naprawdę wyborem. Można się zastanawiać, ilu ludzi musiałoby oprzeć się tej logice, aby zło stało się bezsilne i czy istnieje w ogóle magiczna granica nieposłuszeństwa, za którą machina zła zaciera się i zamiera?